Szanowni Państwo, witamy serdecznie na konferencji prasowej przy ulicy Celulozowej, przy nowo wybudowanych blokach. Są z nami dzisiaj pani prezydent Dominika Tkaczewska, pani Katarzyna Minew, prezes Miejskiego Budownictwa Społecznego i Mieszkaniowego i pani Magdalena Stefanowska, dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Włocławskiego Ratusza. Pani prezydent, bardzo proszę, daj głos. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiejsze spotkanie tutaj z dwóch powodów. Po pierwsze, w przestrzeni publicznej pojawia się wiele fake newsów i nieprawdziwych informacji. W związku z tym chcę powiedzieć, że powtórzę to, co w ostatniej audycji w jednej z telewizji. To jest jeden powód. A drugi powód to dzisiaj pan prezydent Marek Wojtkowski wydał zarządzenie określające wysokość czynszu w mieszkaniach przy ulicy Celulozowej. Przypominam, że zasób mieszkaniowy przy ulicy Celulozowej jest zasobem gminy. Są to mieszkania wybudowane przez panią prezes Katarzynę Minę, czyli przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe. Natomiast skierowania do tych mieszkań wydaje prezydent miasta w oparciu o kryteria przyjęte poprzednio, kiedy składano wnioski na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Jesteśmy po etapie weryfikacji przez panią prezes listy mieszkaniowej, przydziału konkretnych mieszkań do konkretnych lokatorów. Mamy wydane zarządzenie w sprawie wysokości czynszu. Za chwilę pani dyrektor Magda Stefanowska przygotuje pod podpis prezydenta miasta pana Marka Wojtkowskiego decyzję skierowania na mieszkania przy ulicy Celulozowej. W oparciu o te skierowania pani prezes Katarzyna Minet podpisze z każdym najemcą umowę. Myślę, że jest to jasne. Już wielokrotnie to powtarzałam. Taka jest procedura i takiej będziemy przestrzegać. Przypomnę również, bo pojawiły się informacje w przestrzeni publicznej, że zachowujemy 6-miesięczną kaucję. Jeszcze raz powtórzę. Zachowujemy 6-miesięczną kaucję, którą każdy najemca przed podpisaniem umowy winien wpłacić. Kaucja jest zabezpieczeniem w przypadku, kiedy najemca doprowadzi do różnego rodzaju uszkodzeń, mówiąc ogólnie, mieszkania, które otrzyma. Kaucja jest po to, aby zabezpieczyć taką sytuację. Tę kaucję pani prezes będzie mogła wykorzystać w momencie, kiedy najemca opuści mieszkanie i zostawi je nie w takim stanie, jakie zostało mu przydzielone. Myślę, że to też jest jasne. Również pojawiają się różne informacje, co można w tych mieszkaniach, a czego nie można. Jeszcze raz przypomnę, w momencie zdawania mieszkania najemca musi je oddać w takim stanie, w jakim przyjął. Oczywiście nie każdy może to mieszkanie urządzić sobie tak, jak tego zapragnie, czyli powiesić szafki w kuchni, powiesić obrazy, lustro. Tego nikt nie zabrania. Przypominam również o tym, że jeśli będzie to mieszkanie zdawał, musi być w takim samym stanie, jak je przyjął. Może również pomalować na dowolny kolor, jaki sobie wybierze. Ustawa o ochronie praw lokatorów mówi jasno i warto, żeby najemcy się z nią zapoznali, jakie są prawa najmującego i jakie są prawa wynajmującego. Oczywiście nie można burzyć ścian, nie można wymieniać okien, nie można robić trwałych zmian w strukturze mieszkaniowej budynku. I to, co się pojawia w przestrzeni publicznej, ja rozumiem, że każdy, kto będzie tutaj mieszkał, chce wiedzieć jak najwięcej, zadaje dużo pytań, a potem te pytania na zasadzie, odpowiedzi na zasadzie głuchego telefonu
funkcjonują tak, jak funkcjonują i pojawiają się w przestrzeni publicznej fake newsy czy nieprawdziwe informacje. W tym tygodniu pan prezydent przekaże skierowania na pierwszy blok. Jaki numer, pani prezes? 11. Na blok numer 11 i pani prezes będzie podpisywała umowy. W umowach również będą zawarte informacje, co wolno najemcy, a czego nie wolno. To ja tyle, jeśli są pytania, bardzo proszę. To może pytanie do pani prezes. Mówimy tu o pierwszym bloku, że będą podpisywane te umowy. Jaki jest w ogóle harmonogram, do kiedy wszystkie umowy mają być podpisane z najemcami? Ostatni blok będzie przekazywany mieszkańcom 20 października. Także taki jest harmonogram. Co dwa tygodnie oddajemy jeden blok. Dwa bloki we wrześniu i dwa bloki w październiku. Czy są jakieś pytania, bo tak jak mówię, różne informacje nieprawdziwe się pojawiają. Ja jeszcze raz przypomnę, że powtórzyłam dokładnie to, o czym mówiłam w audycji telewizyjnej. Jeśli Państwo, którzy otrzymają klucze, mają pytania, jest biuro prasowe Urzędu Miasta, my jesteśmy w stanie Państwu na bieżąco odpowiedzieć na każde pytanie, i oczekujemy, jeśli pojawiają się w mediach informacje, że warto by było również przedstawić naszą opinię, a nie tylko jednostronne stanowisko. Wszystko? Wszystko wiemy? Dziękuję bardzo.